Zielonogórska Policja, jak i Policja Województwa Lubuskiego prowadzi działania kontrolne pod nazwą dyskoteka. Działania te, jak już sama nazwa mówi, ukierunkowane są na kontrolę kierowców, którzy powracają z zabaw, imprez, pod kątem oczywiście przede wszystkim stanu trzeźwości. W służbie oczywiście jest dużo więcej patroli niż zazwyczaj. I no już mamy tutaj efekty tych. Policjanci zatrzymali trzech nietrzeźwych kierujących i jednego kierującego po użyciu środków działających podobnie do alkoholu.